Cześć, cześć! Mam nadzieję, że czekaliście na czwarty odcinek z Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Właśnie przed Wami życzę miłego oglądania! No dobra, tajemnicze wodospady. Zobaczmy, co kryją i co tu się otworzyło. Będę za tobą. Niesamowite. Ile czasu zajęło wyrzeźbienie czegoś takiego? Lata. Dziesiątki lat. Hojsalowie mieli smykałkę do rzeźbiarstwa. I do prowadzenia wojen. To też. W ten sposób upamiętniali swoje zwycięstwa nad Persami. Chyba dzielnie walczyli. Zgadza się. Niestety nie przetrwali. Ale nie ma tego złego, prawda? Znam skądś ten kształt. To rzeźbienie wygląda dokładnie tak samo, jak na dysku. I co to znaczy? Tego jeszcze nie wiem. Ale myślę, że trzeba użyć tej dźwigni. To już może być lawa. Zatańczymy? Postaraj się niczego nie pyskuj. Nie pyskuj. Co jest? To dopiero wielkie wejście. Tego się nie spodziewałam. Gotowa? Tak. Tylko trochę mnie wcięło. Fajna mgła. Witaj w ścisłym centrum Halebidu. Ostatnim znanym miejscu, w którym widziano kieł. Ładnie tu. Co jest? Nie uważasz, że między posągami Ganesi powinno być coś w rodzaju tamy? Rozpadła się ze starości? To jak tam wejdziemy? Czekaj. Ta. Spójrz na koronę. Ktoś ją uszkodził. Faktycznie. Może to była strażnica? Pewnie Persowie nią weszli. Słuchałam o tym miejscu. Nic nie rozumiem. Nie, no żartuję. A teraz widzę je na własne oczy. Zrób zdjęcie. I wyślij tacie. Na pewno. Co? Nie umiesz obsługiwać komputera? To weź zdjęcie i mu je pokaż. Wiesz, na takie gesty jest już trochę za późno. Nie chciałam. O Boże, nie, proszę, daruj sobie. A to może pójdziemy do Halebidu? No właśnie, laski, do roboty. Chodźmy. Rozdział 5, wielka bitwa. Pomyśl, ile włożyli w te prace rzemieślnicy, budowniczowie. Tak, ich dzieło przetrwało. Ale oni przepadli. Zamiast budować tak okazałe miasto, ich król powinien się zająć ochroną ludu. Wow.
teraz? Gdzie Nadin poszła? Są schody na dół, a raczej to, co z nich zostało. To jak się dostaniemy do korony? Masz może śmigłowiec? Został w garażu. Kurczę, no to się wspinamy. Ale gdzie? Tutaj. Możemy zaczepić liny. Okej, gotowa? Wow! Dobra, tam. O, udało się. Tam lepiej nie skakać. Szukaj drogi w górę. O, zobacz. Pod wodospadem jest jakaś budowla. O, racja. Szukaj drogi w górę. No to w górę. Dobra, wspinamy się. Pomyliłem drogę oczywiście. Z bliska robią jeszcze większe wrażenie. A będziemy jeszcze bliżej. Na rękę teraz. Przepraszam. Tutaj, idę. Chodź, tędy. Nieźle. Trochę jak w God of War, co? Najlepiej jeśli ktoś grał. Oh fuck. Również się wspinaliśmy po... Tak z okazji, to na pewno nie jest bezpieczne. Zauważyłam. Dasz radę wrócić na górę? Tak dużych potworach czy bogach. No, buję się. Dam radę. Oj, nie wyciągaj. No, wskakuj. Lubię, kiedy ładnie prosisz. Coś się wydawało. Myślałam, że Ganna się usuwa przeszkody. Chętnie ześlę ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł Halebidu? Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. To fajne. Nie ma innej drogi. Tam chyba. Dobrze się bawisz? No ba. Ło. To był lot. Super. Dobra, co teraz? Fajnie, co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. Dobrym czy złym sensie? Dam ci znać. To nie tędy. Okej, tam. Wow. I już. O matko, mały włos. Idzie, czajna. Dzięki.
Będzie lepiej, jak dotrzemy do koronu. Dziwne, że Asaf się jeszcze nie pojawił. Odpukać. Na pewno gdzieś jest, ale tu go nie spotkamy. Skąd wiesz? Nie ma jaj, żeby wejść tak wysoko. Ale gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu. Ale klimat. No, spokojnie. Ja wiem, gdzie możemy przeskoczyć do korony. Jeszcze kawałeczek. Dzięki. Lepiej się pośpiesz. Zaraz spadnę. O matko. Mało brakowało. Dzięki Nadine. No, dziewczyny. Kawał dobrej roboty. I jak? Przepięknie. Powiedz. Jak stąd zejdziemy, co? Okej. Powolutku. Wow. Tak. Niezłe wariatki. Dobra, tu jest chyba stabilniej. Nie zapeszaj. Oto i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. Wow, niezły pocisk. Persowie mieli trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta, jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami, jak ten. I na dalsze dystanse. No tak. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii, jak normalny człowiek. Gotowa? Zaczynaj. Wow. Niezwykłe. To starzy kumple. Parashurama i Ganesha. Kumple, burzliwa znajomość. Kiedy nie walczą z demonami, czasem wszczynają bójki ze sobą na sobie. Nieźle, co? Wiesz, widocznie to nie w jego stylu. Co, skaczemy teraz tam? No fuck, przecież byłem nad tym. Wyryli to wszystko w zboczu góry? Na to wygląda. No gdzie teraz? Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. Nie wiem, gdzie idziemy. Czego szukam?
Ale chyba nie tu szukam. Chciałem tylko zmoczyć spodnie. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. No tutaj nie skoczę nigdzie. Tak to jest, jak człowiek myli guziki. Chciałem L2, a nacisnąłem R2, no i... Bum. Kurczę. O, tam jest, tam jest, tam jest. Tędy. Jestem za tobą. Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Czasem mi się zdarza. Całkiem nieźle nam idzie. Ej, to kolejny z tych drzwi. Zobaczmy. O, miło. To akurat działa. No i proszę. Wreszcie trochę światła. Zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji. To piękna ceremonia. Anti-ishti, z sanskrytu, ostatnia ofiara. Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. Ej, tutaj! Ups. O cholera. Jezu. To tutaj. Ostatnia bitwa. Nawet to ich nie ocaliło. Ale nie ma tego złego. Sporo tych kościotrupów. Znalazłam przejście. Nadine, może pomóż mi z nim. Jasne. Chodź, staruszku. Ej, postawię. Cóż za zbliżenia. Przepraszam. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. Ta dźwignia wygląda znajomo. Oby tylko nie zalała nas teraz woda. Zagadka! Dopiero. Co to jest? Obstawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera te drzwi. Okej, po lewej stronie siwa daje parasiuramie topór, a po prawej mamy parasiuramę, który odcina ganasikieł. Chwila, toporem? To. Zaraz, tym, który siwa wręczył parasiuramie? Tak. To chore. Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. Z tego, co mi się wydaje, to trzeba ustawić cienie. Wiesz, obawiam się. Spróbujmy tego. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień też się porusza. Spróbujmy tego. Ty pójdziesz tam. Chyba wiem, co jest. Cień odpowiadają malunku. Tak jest. Okay. Spróbujmy je ze sobą zrównać. To może być niezła zabawa. Na to wpadłem. Nie ma dla nich miejsca.
raczej nic nie da. Dobra, czaję. To mogę zsunąć. Nie. A może tak? Dobra, już wiem chyba. Pierwszy dzień jest ok. Topór jest za daleko. Topór musi się przesunąć o jedno miejsce. Ok, co da? Tą stronę. A teraz. Tu mamy jakiś kociokwik. No, ten jest na miejscu, ten jest na miejscu, ale ten topór musi być na drugim miejscu i po środku. Topór musi być po środku. Jest dobrze. Tu jest jakaś masakra. To zrestartować, bo trochę przekombinowałem. Wczytaj ponownie punkt kontrolny. To jak to jeszcze raz. Wiesz, obawiam się, że to wyjdzie w praniu. Spróbujmy tego. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień też się... Ale topór nie jest dobrze wcale. Spróbujmy tego. Ty pójdziesz tam. Chyba wiem, co jest grane. Cień nie odpowiadają malunku. Tak jest. Spróbujmy je ze sobą zrównać. To może być niezła zabawa. Kurczę, i też trzeba zgrać te oba obrazki? A może tak. Okej, co dalej? Topór się składa z jakichś dwóch kawałków. A teraz. Właśnie, czyli to też jest topora kawałek, czyli to musi być po środku. No i super, tu się udało. I co dalej? Tu jest dupa. Co ja mam naprawdę... I ten obrazek naraz mają się zgadzać? To jest niemożliwe. Jednak możliwe. Kurde. No to masakra, ja tego nie ogarnę. Thank you.
Dobra, teraz tu jeszcze jest problem. Pan z toporem. Nie tu gdzie trzeba. Wow! Chyba się udało. Mamy to. Drzwi otwarte. Ma się ten tryk. Dobra, to nie było takie proste wcale. Sala i tygrys. To lecimy. Trzymaj kciuki. To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabij. Oj, nie marudź. Gotowa? Ostrożnie. Niezwykłe. No, słodkiego siwe. Z ust mi to wyjęłaś. Blazer! Ross? Coś chyba nie tak. Ani, bez paniki. Wszystko będzie okej. Okej? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Hojsalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Chyba masz rację. Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem... Halebi. A Siwa jest symbolem... Beluru. Czyli dawnej... Dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belur. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. To gdzie jest Belur? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Zaraz się ujdę. Złap się, szybko! Nie no, w którą stronę mam iść? Tam woda. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze żyjemy. O, szczepka szczęścia i dużo talentu. O. Hej, dobra robota wspólnicza. Dobra robota. Piąteczka. Jest. Co to było? Masakra. No teraz to się popisałaś. Ej, takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? No był. A to co takiego? Akwedukt. Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Wiesz, właściwie to moja. Zauza.
Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą strunę. A. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, że byście się polubili. On też był uparty jak stary kozioł. Ktoś na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy się stąd zmywać. Racja. Za mną. Dobra. Woda płynie w kierunku... Ale pięknie. ...akweduktu. Dobra. No i kolejna epicka ucieczka z walącego się budynku, jak to na Uncharted przystało. Pełna emocji, fajne zagadki, fajnie się gra. Mam nadzieję, że wam również się podoba. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, komentować. A już niedługo kolejny odcinek na moim kanale. Gra jest bardzo dobra, mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam też. Do zobaczenia.